Wszystkich. Znowu posiadam. Przeciąg Baldur's Gate 3. Przyszedłem tutaj. Na skraj urwiska. Tutaj już byliśmy. Wcześniej nie mieliśmy jeszcze powodu zaskakiwać na dół. Teraz już mamy. I hopsa. Okej. To ciekawe. That's not what it seems. I see you, shapeshifter. Ha, mimik. Ciekawe. Łopacy! Gdzie jesteście? Łopacy! One with the weave. Immediately. Indubitably. Dobra. No time to dally. W sumie nigdy jeszcze nie walczyłem z mimikiem. W sumie w żadnej grze do Dungeons and Dragons nie walczyłem z mimikiem. Left out in plain sight like that. No. The harpers are too smart for that. Zobaczymy, zobaczymy. Ale najpierw. Your desire. Jesteś solidny. Ciekawe, jak ci przywalimy, to czy nadal będziesz solidny. No, to jest solidny mimik. Okej. Wygląda na to, że ma kolegów. Okej, tego nie przewidziałem. Możemy spróbować jego kolegów usiedlić. To pewnie na zręczność neguje. Tak, zręczność neguje. Wy nie powinniście mieć dużej zręczności. Jako tako macie zręczność. Dobra. Zobaczymy. Dobra, odsuń się tak daleko, jak tylko możesz. Sprint. Dobrze, przynajmniej oznacza, że nas nie zaatakujesz w tej turze. Dobra. Standardowo przeklnijmy cię na siłę. Kiedyś zapamiętam, co gdzie jest. Chociaż zdaje mi się, że za każdym razem, jak to odpalam, to rzeczy są gdzie indziej. Dobra. Serduszko. Na razie jego nawalajmy. Nie ma jeszcze potrzeby się bawić dalej. Dobra. Ułatwienie, dobra, ciach. Przerażenie chyba powinno ci... Nie możesz się ruszać, przerażone istoty mają również utrudnienie w testach cechy i testach ataku. Dobra, to się przyda. Jeszcze drugi cios, tak? Dobra, nie wiem. Stało mi się, że akcję dodatkową tutaj zużyliśmy. Nie wiem, dlaczego miałeś drugą, ale nieważne. Dobra. Ciebie chyba nie zrobiła na tobie wrażenia ta... pajęczyna. Dobra, ciebie się mniej boli, bo jesteś przerażony. Więc może zacznę się teraz skupiać na nim. Na razie też nie ma potrzeby zużywać rzeczy. Dokładnie. Ty zadajesz teraz dodatkowe obrażenia przerażonym. Zobaczmy, jak ci to się uda.
Dobra. Użyj atak główną ręką na nim. Zużyłeś również drugi atak. Nie chciałem, żebyś zużywał drugi. Dlatego, że ma tak główną ręką. Zrobiłeś również atak drugiej ręki. Nie o to mi chodziło. Chciałem teraz przeknąć urok na niego, na tego drugiego. Dobra. Dlaczego ogień Ferii nie wszedł? Nie rozumiem. Dobra. Will. Idź tutaj. Dobra, na razie nie potrzebujemy nic więcej. Uderzenie niby nóżką. Okej, mają również atak dystansowy. Ciekawe. Dobra. Spróbuj go przerazić najpierw. Odparcie. Dobra. Ciachnij go. Pomagaj tutaj dalej. Nasz ostatnio pecha. Dobra, ciachnij go. Dobra. Dobra, zaczniemy pomagać tutaj teraz więcej. Come on. Can't stay idle. Otwarcie. Jaką ty masz szansę? Rzut obronny 17 plus... Moment. ST12. Więc tak, szansa wejścia tego przerażenia nie jest zbyt duża. Po prostu. Dobra. Gale. Płomienie. Powiedzmy, że poziomu drugiego. Jeden jemu, dwa jemu. Ładnie. Wsuń się. Dobra. Raz. Mniejsza klasa pancerza o dwa. Ciachnij go po prostu. Ty możesz... Podejść tutaj powoli, dobra? Nie? Dobra. Poza normalnym zasięgiem, to podejdźmy trochę. Dobra? Znowu na siłę. W sumie możemy spróbować go depchnąć. Wow. Za ile mu zasadziłeś obrażenia? 13 plus 5, 9 plus 5. Za dużo. Znaczy nie za dużo, tylko że mocno mu zasadziłeś. Super. Fajne rzeczy macie. Zachwyt Trubadura. Twoja klasa pancerza zwiększa się o 1. Ponadto jeśli masz bardowską inspirację, możesz użyć jej ponownie. Po
Korek plus 1. Zastanawiam się, czy to jest lepsze niż rękawice zwinnych dłoni. Może. Zastanawiam się potem. Ne. Dobra. Gdzieś tutaj ma być ta... Gdzieś tutaj ma być ta skrzynia. O, tutaj można było zejść tędy, okej. Zabawkowa skrzynka. Czy to jest to? Dobra, schowek harfiarzy. Mieliśmy na ciebie rzucić światło. No i dobra. Z swojej kwasowej strzały Melfa to już mamy i zwój dowodu. Pierwszych kilka wierszy zwoju jest zapisanych eleganckim kaligrafowym pismem. Do szmaragdowej enklawy i tych, którzy zostaną uznani za godnych zapoznania się z niniejszym dokumentem. Powitanie od grających na harfie. Wiadomo wam, czynimy, iż mąż znany jako Ketrick Thorm Paladin Shar jest winny zbrodni przeciwko ciału i duszy. Jego przestępstwa obejmują m.in. morderstwo, niewolnictwo oraz profanację najświętszych świątyń. Ogłaszamy przeto nasz zamiar. Pragniemy sojuszu między harfiarzami a szmaragdową enklawą. Zjednoczeni możemy położyć kres rządom terroru Torma. Wysocy harfiarze niecierpliwie wyglądają wasze odpowiedzi. Szmaragdowa enklawa to ci druidzi, których opuściliśmy. Nie pamiętam. W tym razie... Dobra, czy to potrzebujemy za pomocą skrzynię? Chyba nie. Dobra. Nałożę te rękawice. Jeżeli będę potrzebował coś otwierać, to wtedy będę używał tych rękawicy mocy. Plus 1 do KP zawsze się przydaje. Dobra. To jeszcze... Tak, to sobie odtwórz zbroję. Teraz zrobimy sobie krótki odpoczynek. I widzimy się z powrotem na platformach. Dobra, jesteśmy. To używamy naszego triku z rączką. Nie ten przycisk? Chociaż może się przydać. Wiesz co, jednak do góry. A może na dół? Będzie łatwiej nam wrócić. Jesteśmy w stanie doskoczyć. Jesteśmy. Serduszko, zapraszamy. Ciekawe, czy tutaj zostaniesz. Zobaczymy. Zobaczymy, jak długo tam zostaniesz. Możesz się nam przydać, gdybyśmy chcieli wrócić. Dalej ewidentnie nie przejdziemy. Tam jest ożywiony pancerz. Dobra, domyślam się, że będziemy musieli mu jakoś stawić czoło. Will, zapraszamy. Dobra, piórko spadanie na wszelki wypadek. I... sru. O, punkt orientacyjny. Dobra. Dłoń nam zniknęła, ale nie będziemy jej potrzebowali. Swój nałożenia klątwy. Zakurzona księga.
A niech będzie pani utraty. Ona bowiem poprzez siostrę Anasar pokazała bratu Silowowi prawdziwą naturę naszego żywota, stratę i tylko stratę. Pod wpływem tej bolesnej lekcji przerzucił sławę i uwielbienie i przyszedł do nas prosto w czułe ujęcia naszej pani. Nie zrezygnował jednak ze wszystkiego. Nasz brat, którego niegdyś na Anasarze obdarował nas swoim nematologicznym talentem, ten ciemny stop zwany adamantynem, adamantyną, pozwoli nam wykonać wolę naszej mrocznej damy z nową siłą. Przydałby się jakieś bardziej konkrety. Słyszeliśmy o jakimś... jakimś młocie. Dobra, poza tym... Jaką my właściwie broń chcielibyśmy... wykuć? Momencik. Dobra, sorry. Tak, mamy... formę na buławę, na długi miecz i na sejmitar. Żadna z tych za bardzo by nas nie obchodziła, ewentualnie serduszko mogłaby... Gdyby znalazła jakąś super lepszą buławę, to mogłaby sobie odmienić. Ale nie jest to jakimś dużym priorytetem. Z długich mieczy nie korzystamy, z sejmitarów też nie korzystamy. Że gdybyśmy mieli jakiś... rapier dużo lepszy niż te plus 1k4 psychiczne, to może by było coś, ale... póki co mamy całkiem dobre bronie. Teraz widokowy kuźni. Forge your blade in the fires and raise it in the mistress's name. What's inside? Naskrobane notatki. Potrzebuję nowych służb. Pobliskie żyły Myrtalu są bliskie wyczerpaniu, a do ostatniego projektu brata Sliowa potrzeba wielkiej ilości ludy. Niektórzy akolici zaczęli nazywać go Grym od miejsca, w którym został stworzony. Choć nigdy nie pozwalają sobie na to w obecności brata Sliowa. Okej. Forma na paski metalu. Miecz sejmitar. Weźmiemy te notatki. Wszelki wypadek. Cała kuźnia się nazywa Grym. Kuźnia Gryma. Więc to... wiemy już po kim się nazywa. Po jakimś czcicielu szar. Centuries of blazing heat have smoothed away the plaque's inscription. Tu jest pan ożywiony pancerz. Forma na zbroję łuskową. Dobra, prędzej czy później będziemy musieli się z nim zmierzyć, więc równie dobrze możemy to zrobić teraz. Co pan ma? KP18. Odporność na opraszenia psychiczne, odporność na... na obrażenie od trucizn. Dodatkowy atak. Podatność na antymagię. Ta zbroja, która otrzymuje w całości nici splotu, traci swoje właściwości pod wpływem pola antymagicznego. Okej, okay, gdybyśmy mieli kwiaty susu, to pewnie można by jej podrzucić. Okej. Okay. Jest ich jeszcze więcej. Wszyscy pewnie mają duże KP, co? KP 18. Więc co gdybyśmy... naparzali ich czarami? Zobaczmy. Całkiem nieźle. Dobrze, to się odsuń. Gale.
że zachowajmy kulę ognia, kiedy się skupią wobec nas. Na razie przywalmy mu. Dobra, ładnie. Dobra. Ładnie. Do niego linię ognia? Niekoniecznie. Do niego 35%. Dobra. Zaklnij mu zręczność. Gorzej mu będzie strzelać. I teraz zobaczmy ognia. Dobra, jedno trafienie. To ok. Dobra, zobaczmy co zrobią. Dobra, dobra reprymendę. Ładnie. Możemy go spalić. Ładnie. A, tutaj pan jeszcze podszedł do nas. Dobra, to teraz na siłę. Nie, szanse trafienia masz nie za dużo, ale... całkiem spoko. Still on my feet. 35%. Oni też mogą boleć. Więc może fajnie byłoby przynajmniej jednego z nich skasować. Na przykład tego, który nie jest zaklęty. Który nie jest zaklęty. Ma zmieszanej siły. Ty zostań tutaj, będziesz blokowała nam dojście. Okej. Dobra, ładnie, Will. Dobra, teraz możemy znowu im trzask zasadzić. Will, atakuj. Okej. Ładnie. Dobra, lekkie uzdrowienie na Willa. I możemy lecieć dalej. Miecz dwuręczny, długi łuk. Nic więcej. Nie narzekaj, Will. My faith protects me. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Weźmy też tą formę na wszelki wypadek. Wy coś mieliście? Hełm Mrocznego Sędziego. Spowicie cieniem. Kiedy postać nosząca kryje się w cieniu, otrzymuje plus 1 do rzutów obronnych po ataku. Rzut obronny, kondycja plus 1. Nic. Nic. I też chyba nic więcej nie ma. Momencik. Czy
Ktoś potrzebuje jakiegoś fajnego hełmu. Może się nawet przydać Willowi. Bonus do zastraszenia trochę mało nas obchodzi na posępnym sercu. Bo trzeba bardziej dla Becky daliśmy jej tą maskę. Ten impet też jest całkiem spoko na Willu. A kryć się w cieniu to chyba chodzi o skradanie się właściwe. Nie to, że znajdujemy się w miejscu, które jest zaciemnione. A poza tym to jest średni pancerz. Wybornie. Dobrze. Co tu jeszcze mamy? Nic. Mikstura szybkości. Żyła Mirtalu. Mam ufać na to, że będziecie w stanie to przekroczyć bez wskoczenia do lawy. Nie ufam wam. Ops. Okej. Choć może ty będziesz miała lepszą sztukę przetrwania. Gail? Will? Jesteś do wykopania. No cóż. Mamy rudę Myrtalu. Chyba adamantium nawet się... Z tego co pamiętam, bo mówili o tym, że adamantium wydobywało się z myrtalu. Znaczy to jest przetopiony odpowiednio myrtal. No i dobra, nic więcej tu chyba nie ma. Dobra. Podziwiajmy naszych kolegów, jak skaczą przez lawę. Tutaj było drugie przejście. Okej. Okay. Nie zauważyłem. Dobra. To jest główne zejście do kuźni. Tak przynajmniej wygląda. Zanim tam pójdziemy, pójdźmy jeszcze do tych... Pater jakiś? Co my tu mamy? Zdrowa trucizna, śmierdząca chmura, eliksir widzenia w ciemności, rozcieńczony olej ostrości. Pokryj wyposażoną broń tym magicznym olejem, otrzymujesz wówczas procent zadawanych obrażeń testów ataku oraz przełamuje odporność na obrażenia niemagiczne. Okej. Okay. Zapasiki. Traps, please. Dziennik budowy kuźni. Test młota. Kuźnia funkcjonuje, ale obecnie wykorzystuje zaledwie 1/3 pełni swoich możliwości. Przy bieżącej wartości fraktalizacji młot jest w stanie wtłoczyć różne stopy żelaza do fonu, które adamantyny nie udało się w żaden sposób poruszyć, ani choćby zarysować. Zwiększenie hipomomentu do 64, dwukrotnie zwiększenie ciepła magmy. To zakończone niepowodzenie. Magma była tak gorąca, że adamantyna uległa całkowitemu rozkruszeniu po uderzeniu młota. Właściwości przegrzanej adamantyny są intrygujące, jednakże moim celem jest kształtować ją, nie miażdżyć. Poziom hipomomentu utrzymany. Zmniejszenie ciepła magmy o 1/5. Okej, chyba nie będzie nam potrzebne.
Dobra. Takie stosy ksiąg, jeżeli sobie nic nie zawierają, mogłyby być elementem otoczenia bez jakiejkolwiek interakcji. Nie obraziłbym się o to. Czy coś jeszcze tutaj mam? Jeszcze dwie wazy. Dobra. To schodzimy na dół. Dobra. Bła. Cały czas mi świta w głowie to, co słyszeliśmy o jakimś tajemnym strażniku tego miejsca. Jeszcze nie znaleźliśmy żadnego młota. Zdaje się, że nie znaleźliśmy żadnego młota. Jakiś młot kiedyś mieliśmy, ale go opchnęłem, ale go chyba opchnąłem. Mam nadzieję, że to nie był ten specjalny młot, który będzie tutaj potrzebny. Przynajmniej nie przypominam sobie. Już mieli jakiś specjalny młot. Mefity. Dobrze, że nie wszystkie rzuciły się na mnie. Miło z ich strony. No dobra, nieźle nas pokara skały. Dobra, fala gromu. To by wyrzuciło ich trójkę. Co nie jest złą opcją. Dobra. Dobra, odparły to. Aczkolwiek otrzymały obrażenia. Trzeba spróbować atak głowicą na tego gościa. 80%. Całkiem niezłą. Ma szansę. Ale odparł. Udany rzut obronny 16 plus 1. Na ST14. Miał po prostu dobry rzut. Dobra. Z jakiegoś powodu nie możesz używać strachu? A, bo nie jest twoja tura. Dobra, on się będzie ruszał na jako następny. Nie mamy za dużo obrażeń, nie ma nieognistych. Zużyjmy tego. Każda zadaje od 2 do 5. Dwie powinny zabić. Ty się potem będziesz ruszał, więc ty jeszcze dostaniesz. I ty jeszcze dostaniesz. Dobra. Wygląda na to, że opuściłeś swoją broń. Hmm. 60%.
64% za utrudnienie, muszę wziąć taką szansę. Okej. Nie masz akcji, żeby się wyposażyć. A jesteś ewidentnie, jawnie rozbrojony. Moment, czy oni się rozmnożyli? Dobra. Teraz przyda nam się strach. Dobra, użyjmy na ich dwójkę na dobry początek. Użyjmy też masowe leczenko. Dobra. Dobra, użyjmy jeszcze raz fali gromu. Dobra. I kto najbardziej potrzebuje leczenia? Gale ma najmniej punktów życia. To dla ciebie. No i dobra, i trochę się rozproszmy. Procent, tak już lepiej. Ładnie, o to mi chodziło. Nadal jesteś rozbrojony. Dobra, podejdź tutaj. Bliżej. No i dobra. To dalej sadzimy im magiczne pociski. Trzeciego poziomu. I po trzy na głowę. Możesz się odsunąć. A ty na szczęście się oparłaś. Dobra, walnij jego. Ekstra. Rzućmy sobie jeszcze jedno masowe kojące słowo, chociaż nie, zrobimy jeszcze jeden odpoczynek, chociaż czary nam się kończą. Dobra. Promień mrozu. Wienie. Dobra, ładnie, awansowaliśmy przy okazji. Dobra. A, oni chyba wybuchają przy śmierci, tak mi się zdaje. Dobra, wyekwipujmy się z powrotem. Mamy jeszcze jeden szybki... Gdzie to mam? Gdzieś tutaj to jest. Jeźdź wytchnienia.
Dobra. I tak. Czy te mefity coś miały przy sobie? Świecidełka i alchemiczne rzeczy. Zajmiemy się fajnymi rzeczami. To! Jest nowa rzecz, którą odkryłem. Ten przycisk, widzicie? Ten malutki ciup. Malutki przycisk, który nie zwraca uwagi na siebie, który wygląda jak ozdoba. Jest przycisk, który pozwala nam się dwuklasować. Do tej pory myślałem, że nie można dwuklasować się w Baldur's Gate'cie, trójce. Ale okazuje się, że można. Możemy sobie dodać dowolną klasę. Działa mniej więcej to tak samo jak w trzeciej edycji. Więc nie będę mówił o tym, ale nie planuję nikogo dwuklasować. Dwuklasowanie sprawia, że wolniej poznajemy nowe czary, a wszyscy nasi towarzysze są czarujący, więc nie będę nic dwuklasował. Dobra, dostaliśmy nową komórkę czaru. Dostaliśmy przeciwurok. Ty i twoi sojusznicy w promieniu 9 metrów macie ułatwienie w rzutach obronnych przeciwko zaoroczeniu lub przerażeniu. Może się czasami przydać. A to jest akcja. I na 3 tury. Trzeba jawnie tego używać. Skaliśmy czar. Nałożenie klątwy. Pozór śmierci. Glif strażniczy. Zahipnotyzuj istoty, które dostrzegają wzorzec. Nie mogą one wówczas cię zaatakować, pożyć się nie wykonać akcji. Spoko. Rozrost roślin. Sprawia, że z ziemi wyrastają kłębowiska kwasów i pokrywają cały obszar. Istoty przemieszczają się w kwasach, mają szybkość ruchu zmniejszoną o 3/4. To całkiem dobrze działało w świątyni pierwotnego zła. Rozmawiaj z umarłymi. Wierdząca chmura. Tak silne nudności, że niemożliwe jest istotom wykonywania akcji. Tylko problem jest tutaj, że to jest rzut na kondycję. To neguje i wymaga koncentracji. Natomiast rozrost roślin wygląda na to, że nie ma rzutów obronnych. Na to jeszcze się zastanowię. Ślepota, tak jak widzieliśmy raz, całkiem jest przydatna. Rozgrzanie metalu, bardzo sytuacyjne. Wzmocnienie cechy też jest zawsze fajną opcją. Wezmę rozrost roślin. Magiczne tajemnice. Twój uniwersalny talent magiczny pozwala ci uczyć się magii. Wszystkich dyscyplin. Możemy się nauczyć dowolnego czaru. Dowolnego poziomu. Możemy się nawet nauczyć kuli ognia. Co jest całkiem fajnym pomysłem. Lot, przeciw zaklęcie. Wykorzystuje swoją reakcję, by zneutralizować czar rzucony przez inną istotę. Dopóki aura się utrzymuje, możesz rzucać przywrócenie witalności jako akcję dodatkową, aby uleczyć siebie lub sojuszników w pobliżu. Ciekawe. 2/12. Wiecie, momencik. Ciekawe, czy serduszko ma takie czar. Chyba nie. Całkiem ciekawe. Dobra, tutaj weźmy ten rozrost roślin.
Przydałoby się też obronnego dla ciebie. Jak... lustrzane odbicia. Przyspieszenie też jest fajne. Masowe kojące słowo też byłoby fajne. Momencik. Czy chcemy coś usuwać? Nieruchomienie osoby, dawno z tego nie korzystałem, to chciałbym to usunąć. I dodałbym sobie... oślepienie. Dobra, coś innego możemy wziąć? O, mniejsze przywrócenie leczy z oślepienia. Dobra, to muszę mieć zapamiętać sobie na takim razie dla serduszka, żeby to miała na wszelki wypadek. To jest tak. Pewno chcemy mieć chyba na najwyższych poziomach, chociaż może niekoniecznie. Zbroja Agatys. To jest całkiem spoko czar. Dobrze by zadziałało w ramach obrony. Nie mamy czarów obronnych maga, co ciekawe. Nie mamy zbroi maga tutaj. Ani lustrzanego odbicia. Czy możemy tutaj się czegoś tego nauczyć? Nie. Zbroja Agatys możliwe, że się nie z... A nie, możliwe. Jak to musimy użyć lepszych komórek czaru, żeby była silniejsza. Tak to tylko 5 punktów zdrowia nam da. Możemy też się nauczyć sztuczki jakiejś nowej. Na przykład możemy się nauczyć nieziemskiego uderzenia, ale... Dobra. Płaszcz krzyżowca, Emanuel Świętomocą, która napełnia odwagę sojuszników w pobliżu. Ataki bronią zadają dodatkowe 1-4 obrażenia światłości. Fajne. Forma gazowa też całkiem fajnie brzmi. Ale to brzmi najfajniej. Zawykające słowo. Jeżeli użyjemy osłony witalności, to może masowe kojące słowo nie jest nam aż tak potrzebne. Ożywienie, przywróć zmartwych towarzysza. Masowe kojące słowo też brzmi fajnie. Dużo fajnych opcji. Dobra, wezmę to, bo to jednak czasami używamy. Dobra, momencik. Serduszko. Ty masz mniejsze przywrócenie zapamiętane cały czas. Po prostu nie ogarnąłem, że to możemy użyć podczas walki. Dobra, postaram się pamiętać następnym razem. Instancja Aktowiaru 1. Zyskujesz możliwość skupienia boskiej wiary wywołania dzięki nim magicznych efektów. Dobra. Tyle? Tyle. Możemy teraz dwa razy zrobić sobowtóra. Chciałeś podkreślić. Potężna sztuczka. Twoich sztuczek trudniej jest całkowicie uniknąć. Gdy istota wykonała udany rzut obrony przeciwko twojej sztuczce, odnosi obrażenia od sztuczki, ale bez żadnych dodatkowych efektów. Okej. Okay.
Dostałeś dwa nowe czary. I za bardzo mnie nie interesuje z tych opcji. Próbuję wziąć kołatkę. Możemy wziąć trzask. Przeciwzaklęcie też brzmi fajnie. Dobra. Weźmy przeciwzaklęcie. I will. Diabelskie szczęście. Przywołaj swojego patrona, aby zmienić swój los i dodać rzut 1K10 do testu cechy. Okej. Okay. Jak często tego można używać? Nie wiem. Wyskano czar. Dopóki ty nie dostaniesz żadnych dodatkowych komórek na czary, to twoje czary dla ciebie nie dają zbyt dużo. Dobra, coś co by było dla ciebie dobrą synergią. Opóźnienie gazowe. Nic mnie nie interesuje za bardzo z tego, co tu masz. Weźmy formę gazową. Coś chcemy zamienić. Wampir czy dotyk, tego nie używamy. Nie. Dobra, nic nie zamieniamy. Cyk. I've got a long road ahead. The pride of the gate. No i ładnie. Przyda się więcej miejsc na czary. Dla ciebie. 100 odporności na ogień. Szynę już mamy, ale kolejna się na pewno przyda. Wyznawcy Pani. Rejestr dumnych wyznawców zwerbowanych przez jej lojalnego paladyna Ketrika Torma. Ten Torm to w księżycowych wieżach się znajduje, z tego co pamiętam. Nic ciekawego. Zwój plagi. Animowanie. Gdzie jakąś Nigryma? Tu powstaną mroczni sędziowie Torma. Okej. Okay. Tu nic. Zwój widzenia w ciemności. Zwój przeszywającego zimna. A? Myrtyl. Podatność na obrażenia cięte. Dobra, Gale, przywróć sobie mocy na drugi poziom i jeszcze na pierwszy, skoro możesz. Dobra, i to chyba tyle. Dobra, w następnym odcinku schodzimy na sam dół. Domyślam się, że coś tam nas może zaskoczyć. Ale zobaczymy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.